Policja i prokuratura prowadzą śledztwo w sprawie afery pedofilskiej w internecie. Znani youtuberzy są podejrzewani o wykorzystywanie dzieci poniżej 15 roku życia. Przestępczy proceder wśród celebrytów ujawnia twórca internetowy Sylwester Wardęga. O tym Marcin Dryszel. On sprawdzał, jaki ma ile ma lat, tak, bo mnie zauważył z tym młodą. Tak, on mnie się nie pytał, ja tylko powiedziałem, że... To tylko jeden z fragmentów rozmów z ofiarą internetowych celebrytów. Musimy wszyscy zrobić wszystko, aby zapobiegać tego typu zachowaniom patocelebrytów. Popularni youtuberzy mieli spotykać się z nieletnimi dziewczętami. To wtedy mogło dochodzić do zabronionych czynności seksualnych. Wykorzystywał swoją pozycję, swoją popularność do tego, by, jeżeli oczywiście te doniesienia okażą się prawdziwe, by wabić młode dziewczyny. Proceder mógł trwać nawet 10 lat. Wciąż pojawiają się nowe zeznania kobiet, które twierdzą, że kilka lat temu padły ofiarami nadużyć seksualnych. Zero tolerancji wobec pedofilii, wobec przestępstw o charakterze seksualnym, wobec dzieci, gdziekolwiek by one miały miejsce. W opublikowanym na YouTubie filmie Sylwester Wardęga ujawnia fragmenty rozmów innych gwiazd internetu. Choć dyja ważna, to my nie zabawimy się ostro. Bez tylko ja i moja czternastka. Sprawa może zatoczyć szersze kręgi. Z odpowiedzialnością karną musi się liczyć każdy, kto ma wiedzę na temat przestępstw seksualnych przeciwko dzieciom, a nie przekaże jej organom ścigania. Że jakąś taką 13-letnią czy iluś dziewczynką się z nim... Podejrzani internetowi twórcy mieli milionowe rzesze fanów, dlatego eksperci ostrzegają rodziców, by w miarę możliwości kontrolowali treści oglądane przez dzieci. Są to osoby, które znały się na możliwościach technologicznych tego, w jaki sposób media społecznościowe też działają, chciały osiągnąć poniekąd swoje korzyści. Autor obciążającego nagrania złożył zeznania w prokuraturze i zapowiada kolejne filmy. Marcin Dryszel, Panorama.